Witam Państwa w programie Nasze Sprawy. W dniu dzisiejszym mamy wyjątkowego gościa, do niedawna jeszcze dyrektora radia programu pierwszego, pana Rafała Porzezińskiego. Witam serdecznie, panie redaktorze, szanowni państwo. Miło mi w tej telewizji ósemkowej myślę, dziś się spotkać że, z wami. Panie Rafale, nie tylko pana głos rozpoznają nasi widzowie, ale i również to, co pan w tej chwili robi w telewizji publicznej. Mówię tu, szanowni państwo, o programie Ocaleni. Pan Rafał jest twórcą, a zarazem prowadzącym ten program. Chce pan powiedzieć, że ogląda ten program? Proszę? Czy czasami ogląda? Sięgam, tak? A, bardzo mi miło. Ostatnio nawet dyskutowałem z osobą, która pana zaprosiła tutaj do Sieradza o tym programie. Nie zawsze, ale jak mam czas, to czasami po to sięgam. Panie Rafale, okazji jest kilka do tego, że się spotykamy w dniu dzisiejszym, choćby to, że przyjechał pan do Sieradza. Po drugie, pana gościnność, to bardzo mi miło. Ale ja chciałem zapytać o to, o czym wydaje mi się lubi pan rozmawiać. Mówię tutaj o tej książce Alkoholikus Anonymus. 80 lat mija od wydania tej książki i od tego, że temat alkoholizmu został jak gdyby odczarowany, nie jest tematem tabu. Co pan sądzi o tej publikacji z perspektywy lat i jak to na dzień dzisiejszy przekłada się na to, co się dzieje w tej chwili? Powiem państwu, że to dziękuję bardzo za to pytanie, bo książka zwana Wielką Księgą, czyli Anonimowi Alkoholicy, spisana przez Billa W. z pomocą jego przyjaciół, głównie doktora Boba, ale też innych osób, które były wśród tych pierwszych trzeźwiejących i założycieli wspólnoty Anonimowi Alkoholicy, to w moim odczuciu jedno z najważniejszych ręką ludzką napisanych dzieł w historii. I to, że właśnie na kartach tej książki wydanej w 1939 roku znalazł się po raz pierwszy drukiem wydany program 12 kroków, to jest jej szczególny walor. Bo myślę, że nie będę daleko od prawdy, jeśli powiem, że to jeden z najbardziej doniosłych dokumentów, te 12 kroków spisanych na jednej kartce A4. To program, który jest naprawdę czymś dla człowieczeństwa fundamentalnym, chyba największym darem XX wieku dla wieku XXI i dalszych, bo w wyniku pracy na tym programie, który oryginalnie spisali alkoholicy, ale dziś stał się taką kanwą powrotu do człowieczeństwa, do zdrowia milionów ludzi uzależnionych od bardzo różnych zachowań, czynności, substancji, nawet depresji, no to jest pewien cud. Ja tą książką jestem urzeczony. Uważam, że ona dała mi osobiście też bardzo dużo. Nie jestem co prawda alkoholikiem, ale w swoim życiu zmagałem się z uzależnieniem od hazardu i program 12 kroków był ewidentnie taką drabiną pomocową wychodzenia z tego piekła. Niektórzy mówią, zwłaszcza osoby bardzo pobożne, że dekalog jest dla tych, którzy chcą się uniknąć piekła. Natomiast 12 kroków jest niewątpliwie dla tych, którzy byli w piekle. W piekle, którzy sami sobie zafundowali, bo niestety tak jesteśmy, albo stety, myśleni, że każdy z nas może wybrać głupio i byle jak. Czyli nie jesteśmy skazani na mądre i szczęśliwe życie, tak jak wymyślił ten, który nas stworzył, ale każdy może to swoje życie popsuć w dowolny sposób. I jeśli tak się stanie, to 12 kroków chyba w moim odczuciu najgenialniej pomaga nam odzyskiwać krok po kroku to, co utraciliśmy. Najpierw świadomość, że potrzebujemy pomocy, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy kochani, a potem po kolei przez te wszystkie stopnie, których dzisiaj no, nie omówimy, bo i czasu na to braknie, ale celem, jakby sensem tego programu opisanym w 11 kroku jest to, by poprzez modlitwę, medytację szukać coraz większej więzi z Bogiem, z miłością i prosić o rozeznanie woli tegoż i siłę, żeby tę wolę pełnić. I jakby to się domyka cały ten program w tym właśnie zawołaniu. Chcesz być szczęśliwy? Wypełniaj wolę Boga, to się stanie. To, że ludzie, którzy absolutnie nie wierzą w Boga, są daleko od Kościoła, trafiali na ten program i w wyniku jego skuteczności przylgnęli do tej osobowej miłości i zmienili swoje życie. Zaczęli naprawdę odbudowywać nie tylko swoją trzeźwość, bo to jest mały pikuś, choć oczywiście od czegoś trzeba zacząć, czyli ta abstynencja jest bardzo ważna na początku, ale później chodzi o to, żeby podnosić swoje kompetencje człowiecze, czyli żeby stawać się najpiękniejszą wersją siebie, prawdziwie kochać. Najpierw tych najbliżej, bo najłatwiej jest kochać tam głodujących w Etiopii, czy gdzieś tam, już najłatwiej ładne Etiopki, prawda? Ale tych, którzy są najbliżej, tuż obok, żonę, dzieci, rodziców, teściową. I ten proces 12-krokowy bardzo w tym jest pomocny. Usłyszeliśmy wiele wzniosłych i cennych słów, ale ja zapytam o to, panie Rafale, ponieważ jest pan od wielu, wielu lat trenerem terapii uzależnień, ma pan olbrzymie doświadczenie pracy z ludźmi, którzy chcą wyjść
z tego uzależnienia. Tak. Zapytam się tak ogólnie, w kilku słowach, czy jesteśmy w stanie zdefiniować, co to jest alkoholizm, kiedy on się rozpoczyna i czy rzeczywiście sami możemy zauważyć tą cienką linię, którą zdarza się niestety, że przekraczamy. No, jeżeli nie zauważymy sami, to pewnie nie zaczniemy pełznąć ku światłu, ku wolności. Czym jest alkoholizm, jest bardzo łatwo powiedzieć. To jest nic innego jak zakochanie w swoim śmiertelnym wrogu. I to takie zakochanie, które wszystko inne wyrzuca na dalszy plan. I to, co istotne, bo na pewno co może nam pomóc zauważyć to, że popadliśmy w uzależnienie, czy od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu, wszystko jedno tak naprawdę czego, bo wszystko potrafi zabić nas naprawdę solidnie. Dziś widzę, jaką plagą jest smartfonoholizm i to, że przychodząc na wizytę do dziadków, dzieciaki pierwsze co robią, to szukają ładowarek, żeby zniknąć w tych swoich smartfonach. Przykład z Rumunii, dziecko po kilkudziesięciu godzinach gry na komputerze mdleje po prostu. No, znałem historię. Okazuje się, że robiło to systematycznie, z krótkimi przerwami na sen. Znałem historię, gdzie człowiek tak dalece wszedł w ten świat nierzeczywisty, jakiś tam wojen prowadził, tam jakieś kampanie, był jakimś bohaterem, że w ogóle nie wychodził z pokoju i wszystkie fizjologiczne funkcje były wypełniane w tym jednym fotelu, w którym siedział. Ale wracając do tego, jak zobaczyć. Tak. Najważniejsze jest, by osoby bliskie mądrze kochały i pomogły to zobaczyć. Bo człowiek uzależniony, to bardzo warto na to zwrócić uwagę, on nie potrzebuje naszej miłości. On w ogóle nie chce naszej miłości. Może to zabrzmi szokująco dla tych, którzy mówią, nie, no każdy potrzebuje miłości. Nieprawda. Dlatego, że miłość oprócz tego, że jest ofiarna, z bliska, jest również mądra, a zatem wymaga, stawia wymagania. Człowiek, który jest głęboko uzależniony, potrzebuje naszej naiwności, naszej głupoty, naszych pieniędzy, naszych kłamstw, czyli buforowania jego beznadziejnych zachowań. Jeśli to znajdzie, to na pewno nie znajdzie motywacji, żeby ruszyć z tego miejsca, w którym się znalazł, bo jedyne, czego pragnie, no to spotkanie z tą kochanką, z tą toksyną, do której się uzależnił. Po co miałby to robić? Po co miałby ją porzucać, jeśli my w swojej głupocie leczymy mu kaca, spłacamy jego długi, kłamiemy szefowi, że jest chory i dlatego nie przyszedł do pracy, wszystkim mówimy, że wszystko jest w porządku, zażeganego umyjemy i przebieramy i kładziemy do czystego łóżeczka w piżamce. To jest najgłupsze, co możemy zrobić. To, co powinna zrobić osoba współuzależniona, postawić twarde granice, bronić siebie i swoich bliskich przed osobą chorą i sprawić, by to on ponosił konsekwencje swoich działań. Bo ani miłość nasza, ani nawet nasze cierpienie nie jest czymś, co jest w stanie wyrwać z głębokiego kryzysu osobę uzależnioną, ale jest coś, co może. Tym czymś jest jego własny ból. Jeżeli damy cierpieć osobie uzależnionej, czyli przyjdą konsekwencje jego działań na niego samego, jest ogromna szansa, że zapragnie trzeźwości, że zapragnie pomocy, że zawoła, że zobaczy, że ma problem w ogóle, że nie będzie mówił, wy jesteście pijani, ja w skurcz, każdy pije, o co chodzi. Jesteśmy w stanie genialnie zakłamywać całą rzeczywistość, wokół wszystkich oszukać i siebie samych oszukać, że wszystko jest w porządku, jeżeli obok nie ma kogoś, kto pomoże nam cierpieć. Brzmi to szokująco, ale naprawdę teraz apeluję do wszystkich tych, którzy mają w domu takiego krzywdziciela. Macie prawo się przed nim bronić. Co więcej, obowiązek. Jest taka głupia czasem, powielana niekiedy przez nierozsądnych księży. Myśl, że jak wyszłaś za alkoholika, to musisz dźwigać ten krzyż, modlić się, cierpieć, ale wspierać go i tak dalej. Nic błędniejszego. Absolutna prawda jest taka, masz się bronić skutecznie. Dlatego, że sobie też jesteś winna miłość. Już nie mówiąc o tym, że ta osoba, z którą żyjesz, ślubowała ci miłość. Jeśli nie kocha, broń się przed nią. Do separacji małżeńskiej włącznie, do wzywania policji włącznie, do wymiany zamków włącznie. Musisz obronić się skutecznie. W ten sposób i ty jesteś ocalona, ale i on ma jedną ofiarę mniej na sumieniu, a może więcej, bo w domu zwykle mieszka parę osób. No i jest szansa, że zatęskni za normalnością, że poczuje ból, że będzie chciał zmiany. Panie Rafale, zapytam wprost. Najpierw trzeba samemu uświadomić sobie to, że jestem uzależniony od czegokolwiek, przyznać się przed samym sobą, tak? Następnie trzeba przyznać się przed kimś, z kim na co dzień przebywam. Mówię tutaj o rodzinie. Zwykle rodzina widzi dużo wcześniej niż my problem, no właśnie, chociaż nie przy każdym nałogu to jest tak oczywiste. Jak przyznać się o tym, że jestem uzależniony? Ja myślę, że najtrudniej jest samemu sobie powiedzieć, że tak, potrzebuję pomocy i że mam kłopot, bo dopóki
mam tę substancję, za którą tęsknię. Dopóki jest ta wódka w moim kieliszku, to ja nie mam powodu się przyznawać, bo jest ten narkotyk, który mnie odurza, jest i wszystko w porządku. Jak się pojawia brak i cierpienie, to wtedy to wołanie jest na pewno dużo łatwiejsze. No, trzeba złamać barierę strachu, na pewno barierę wstydu i przede wszystkim pychy. Dlatego, że wielu z nas myśli, że jesteśmy tacy bobabami budowniczymi. To jest taka kreskówka dla dzieci, która mówi, bob budowniczy daje radę. Że generalnie we wszystkim dajemy radę, ogarniamy. Program 12 kroków, o którym już wspominaliśmy, tak, który jest w moim odczuciu najgenialniejszą marszrutą wyjścia do wolności, z totalnego kryzysu aż do, nie wiem, do świętości, można powiedzieć, jeżeli ktoś chciałby tymi terminami się posługiwać, to jest coś, co nie zacznie się, jeśli ja nie uznam, że potrzebuję pomocy. I teraz oczywiście możemy być tacy jak Baron Münchhausen, który, jak Państwo pamiętają z literatury, wspierał wszystkim, że chociaż wpadł w bagno razem z koniem do wody, to sam za włosy się wyciągnął z tego bagna. No, możliwe? Niemożliwe. Ale wielu z nas, osoby, które popadły w uzależnienie, żyją tak, jakby to było właśnie możliwe. Że tak, nie, ja sam ogarnam, ja sobie poradzę. Nie ma takiej możliwości. Na pewno jest to wstydliwe i trudne. Myślę, że jeszcze trudniejsze dla kobiety, która popadła w uzależnienie, bo to przyzwolenie społeczne na to, że kobiety również się uzależniają, jest dużo mniejsze niestety, no bo to obowiązki macierzyńskie, w ogóle ta kapłanka domowego ogniska i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że i tu bije się w pierś męską z całą mocą, że o ile kiedy trzeźwieje mężczyzna, zwykle obok niego jest jakaś życzliwa kobieta, która go wspiera, często mądrze w powrocie do trzeźwości, o tyle przy trzeźwiących kobietach, jak rozmawiam z terapeutami, którzy pracują w środkach odwykowych, w tych klinikach NFZ-owskich, które się tym zajmują, bardzo rzadko obok trzeźwiejącej kobiety jest jakiś wspierający mężczyzna. Zwykle są to osoby, które zostały odrzucone przez swoich najbliższych, które same muszą tą siłaczkę w sobie wzbudzić, siłaczkę, która paradoksalnie ma nas doprowadzić do tego, że się poddaje, że wołam o pomoc, że zawiodłam jako matka, żona, córka, jako człowiek. I potrzebuje pomocy. No ale jak będzie to wołanie, to wtedy naprawdę wszystko jest możliwe. Panie Rafale, chciałem zapytać o to dno. Często się mówi, że zresztą nawet w prywatnych rozmowach z osobami, które miały takie przejście życiowe i wyszły z tego, mówią, że musiałem sięgnąć dna. I to nie dotyczy tylko alkoholu, dotyczy to również innych uzależnień. Czy rzeczywiście trzeba sięgnąć dna, przegrać swoje życie, żeby próbować się podnieść? Myślę, że najważniejsze jest, żeby nie czekać, aż to dno będzie najniższym dnem z możliwych. I tutaj jest wielka rola tych bliskich, żeby podwyższać owo dno, czyli burzyć komfort trwania w nałogu. Bo każdy ma dno na jakimś swoim poziomie i na pewno ono nie jest po to potrzebne, żeby się od niego odbić. To jest zupełne zaprzeczenie tego, co proponuje mądra terapia. Jak ja dotknąłem tyłkiem dna, czy twarzą może nawet, albo może wszystkim naraz, to nie po to, żeby się natychmiast odbijać, bo to nic nie załatwia. To jest taka sytuacja, jakbyś wypłynął na, no nie wiem, na wzburzone morze i średnio pływając walczył o łyk powietrza przez całe swoje życie. To jest właśnie sytuacja człowieka uzależnionego. Mam opaść na dno nie po to, żeby się odbić, bo moja sytuacja będzie nadal taka sama. Opiję się trochę więcej wody i znowu będę walczył o łyk powietrza. Ja mam tam opaść, żeby zobaczyć, co mnie tam sprowadziło. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że nie utonę, pomimo że tam pozostanę przez jakiś czas. Zobaczę, co tak naprawdę jest istotą błędów mojego życia. Bo przecież nie alkohol jest problemem w moim życiu, tylko ten brak, absolutny brak miłości do siebie, do drugiego człowieka, jakiejkolwiek relacji. W ogóle wyrzeczenie się człowieczeństwa na rzecz jakiejś tej czy innej toksyny, tego czy innego uzależniacza. Więc owszem, jest w tym jakaś prawda, że łatwiej jest zobaczyć swój problem, gdy się dosięgnęło dna, ale to nie znaczy, że mam trafić do więzienia, to nie znaczy, że muszę kogoś zabić, to nie znaczy, że mam kogoś zgwałcić. Nie daj Panie Boże, żeby to zaszło w moim życiu. Tym dnem może być fakt, że widzisz zapłakane oczy matki na świętach wielkanocnych i nie możesz się z nią połamać jajkiem, dlatego że wiesz, że to będzie wszystko kłamstwo, co powiesz, że te twoje przysięgi, które wielokrotnie składajesz, że już nigdy nie będziesz, są nieważne. Jak to dojdzie do mnie, ta cała prawda, tego smutnego, tej smutnej konstatacji, że ja już straciłem władzę całkowitą nad sobą, bo to jest też charakterystyczne i to wielu świętych i poetów pisało o tym, że jeżeli idziesz w romans ze złem, czyli z uzależnieniem, czy jak ktoś by wolał powiedzieć z osobowym złem, czyli z szatanem, to tam nie ma wyboru. No jest kwestia wyboru, czy wódkę pijesz jeszcze, czy już denaturat, nie? Czy obstawiasz czarne, czy czerwone w kasynie, czy będziesz brał brown sugar, czy raczej pójdziesz w kokainę. Takie są wybory. Natomiast odzyskiwanie wolności polega na czymś skrajnie odwrotnym.
Tam nie ma już żadnego przymusu. Człowiek wychodzący do godności, wracający do życia, jest stawiany ciągle, pan na pewno jako prezes telewizji ma tego dowody tysięczne codziennie, przed ciągłymi wyborami, w których w wolny sposób mam podjąć decyzję. Czasami ona będzie błędna. Jak śpiewał Kazik Staszewski piosenkę swego ojca, to był bal kreślarzy, to się nazywało. Więc jeszcze seta znakomicie, padniemy, ale zgódźmy się. Wśród wielu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle. Ale żeby był ten wybór, ja na to muszę odstawić uzależnienie. Bo z uzależnieniem nie ma wyboru. Jest tylko kwestia, ile jeszcze wypiję dzisiaj, żeby nie paść. A tutaj nagle się pojawią ciągłe wybory. Antoni Libert pisze o tym, raz wybrawszy, czyli stawiając na wolność, na zawsze muszę wybierać. Codziennie staję przed dziesiątkami wyborów. No i oczywiście jest droga błogosławieństwa, jest droga przekleństwa, ale wybór jest mój. Ja nie mogę go wypchnąć i powiedzieć, znaczy mogę i robię to bardzo często, powiedzieć, wybrałem tak, bo wszyscy tak wybierają. Kradnę, bo wszyscy kradną. Walnąłem ją, bo krzyczała. Upiłem się, bo wykrakała. Różne tego typu. Wywal słowo bo ze swojego słownika, zastąp go słowem gdy i nagle się okazuje, że jesteś podmiotową osobą, kimś i bardzo ważnym. Gdy wszyscy kradną, ja kradnę lub nie. Wolny wybór podejmuję. Mogę kraść, oczywiście, mogę pójść na skróty, nie płacić podatków, różnych rzeczy, ale to jest mój wybór. To nie jest tak, że ponieważ inni, to ja muszę. Nie, ja mogę, ale nie muszę. I to jest właśnie ta cała różnica między tym tkwieniem w tym bagnie uzależnienia, gdzie nie masz żadnych wyborów, gdzie w sumie życie jest prostsze. Czasami z bezdomnymi też rozmawiałem, którzy popadli w uzależnienia, że to życie było po prostu prostsze. Żadnej odpowiedzialności, właściwie nie miałeś nic do decydowania. Chodziło o to tylko, żeby się napić, wysępić na fajkę i przetrwać następny dzień. Fajnie, żadnych zobowiązań. Oczywiście trywializuję, ale to były ich słowa, to nie ja mówię z punktu widzenia spasionego, dobrze nakarmionego gościa, który mieszka szczęśliwie z całą rodziną w swoim domu. Ale taka prawda, która się pojawia w pewnym momencie, że jejku, ja jestem podmiotowy, mogę podejmować decyzje, to jest oczywiście radość, ale to jest niesamowita też odpowiedzialność. Panie Rafale, spotyka pan bardzo różnych ludzi, wspiera pan od wielu, wielu lat osoby, które sobie same nie radzą i wspiera pan ich w tym, żeby wyjść i wrócić do społeczeństwa. Z obserwacji proszę mi powiedzieć, jak pan postrzega rolę rodziny w tym wszystkim? Czy bez rodziny jesteśmy w stanie sobie poradzić? Czy rodzina przeważnie takie osoby odrzuca? Czy większość jednak stara się wesprzeć ważne i podać jest, rękę? Ważne temu, jest, bardzo ważne to pytanie, które pan zadaje. Mhm. I jest istotne, żeby zobaczyć, że to nie jest chory tylko ten człowiek, który pije, tylko cała rodzina choruje. Można się uzależnić, prawda? Ależ współuzależnienie to też jest choroba w moim najświętszym przekonaniu. Tak właśnie jest. Czyli, że te zachowania, które wzmagają w nas taką nadkontrolę nad tym człowiekiem, rozwiązywanie za nim problemów są i problemem dla mnie jako pomagacza i dla niego, dla tego, któremu pomagamy. O tym mówiliśmy na początku. Aha. Natomiast oczywiście, że kochająca się rodzina nie ma lepszej w ogóle rzeczywistości chroniącej przede wszystkim przed wejściem, bo też nie mówmy o tym, że każdy musi być ocalony. Są tacy, którzy są ochronieni po prostu. Podjęli mądre wybory od zarania. Często mając trudną sytuację rodzinną, więc nie jest tak, że w kochających się rodzinach wyrastają tylko zdrowi ludzie, ale na pewno miłość jest takim czynnikiem bardzo chroniącym przed wejściem w każde uzależnienie. No i nie ulega wątpliwości, że jeżeli wokół mnie są mądrze kochający ludzie, no to będzie mi się zdrowieć dużo łatwiej. A jeżeli wracam z terapii tej czy innej do rodziny, która bankietuje non-stop i tylko patrzy, kiedy mi się noga znowu powinie, wiedząc, że stary, nie wytrzymasz tygodnia bez gorzały, no to pewnie, że będzie dużo trudniej, chociaż oczywiście też to jest możliwe. Na pewno trzeba szukać grup samopomocowych. To, co doskonale tutaj u was robi Sławek Żyła, który zaprosił mnie tutaj, bardzo się cieszę zresztą. Czyli ta budowanie takiego... o te powody, dla których budowanie pan się radzą. Środowisko trzeźwościowe, które tutaj powstało i które wspomniany już Sławek tutaj bardzo wspiera, to jest coś bezcennego dla każdej społeczności. Jeżeli są ludzie, którzy przeszli tą drogę ze śmierci do życia i widać po nich, że to nie jest ściemnianie, że nic nie udają, że nagle zaczęli żyć uczciwie, że nie tylko odstawili alkohol, ale nagle okazuje się, że robią coś zupełnie bezinteresownie dla drugiego, że jakoś im się wiedzie, że patrzą ci w oczy, że nigdy cię nie oszukali, że wielokrotnie przekonałeś się, że możesz na nich polegać. To właśnie o to chodzi w idei tej wspólnotowości i pomaganiu drugiemu.
Wspólnoty, te wszystkie dwunastokrokowe, jak anonimowi alkoholicy, narkomani, hazardziści, seksoholicy, DDA, także depresanci, uzależnieni od gniewu, czy od różnych innych dziwnych zachowań, od jedzenia, od niejedzenia, one czym się kierują? Tak naprawdę źródłem powstania tych wspólnot i tego programu był list świętego Jakuba. To jest tylko 5 rozdziałów. Bardzo polecam, żeby Państwo przeczytali, niezależnie od tego, czy przeżywacie Wielki Post teraz i czekacie na Wielkanoc, czy w ogóle macie w nosie wydarzenia liturgiczne. Ten list jest niesamowity. Jest bardzo uniwersalny i podpowiada, jak tak naprawdę poprawić jakość swojego życia, jak zapanować nad językiem, który czasami, choć niewielką jest częścią naszego ciała jako takiego, jest w stanie doprowadzić do strasznych dramatów i destrukcji. To tam są słowa upomnienia, żebyśmy nie sądzili drugiego, co jest bardzo typowe dla wspólnot dwunastokrokowych, że wszystko jest anonimowe, nikogo nie oceniasz i nie oskarżasz. To się bierze stamtąd, ze źródła, z Nowego Testamentu. Mowa tam jest też o tym, że wiara, nawet jeżeli ją deklarujesz, bez uczynków jest martwa. Więc jeśli nie weźmiesz się do roboty, tak jak niektórzy mężczyźni zwłaszcza mówią, ja kocham, ale nie potrafię tego okazać. Panowie, jeżeli tak mówicie, to jesteście po prostu żałośni. To tak jakby ktoś leżąc na tapczanie powiedział, ja jestem pracowity, no ale nie potrafię ale po prostu tego okazać. Non stop jestem leniuchem, ale normalnie jestem pracowity, tak, tylko nie potrafię mojej pracowitości okazać. Więc nie ma szans, żeby bezobjawowo kochać. Nie, jeżeli kochasz, to na wszystkie sposoby masz to pokazać. Czy to jest uczucie? Na pewno nie. Bo gdyby to było uczucie, miłość, to nie moglibyśmy go ślubować. Bo na uczucia nie mamy wpływu. One przychodzą, odchodzą, są moralnie obojętne. Możemy tak czy inaczej zachować się z nimi, ale na pewno miłość to jest przede wszystkim postawa, wybór, pewna gotowość. Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz, jak po Jezusie Chrystusie powtarzał Jan Twardowski. Jest w tym dużo, dużo prawdy. Panie Rafale, niedługo spotka się Pan z mieszkańcami naszego miasta. Już się cieszę. Z wybraną grupą osób. Nawet z Panem Prezydentem, za co jestem bardzo wdzięczny. Też będzie gościem tego spotkania, ale proszę powiedzieć, co Pan chciałby powiedzieć i z czym Pan przyjechał do tego osób? Co Pan chce im powiedzieć? Że miłość to jest najważniejsze, co mają i nie jest to wcale jakiś towar ani luksusowy, ani niedostępny. Że jest bliżej niż sądzą i żeby nie pomylić go z tolerancją, z akceptacją, z naiwnością, z seksem, z uczuciami właśnie, że to nie to jest miłość. Głównie będziemy mówić o miłości, ale oprócz tego oczywiście też ta marsztuta, jak stać się najpiękniejszą wersją siebie samego, czyli 12 kroków w skrócie, mam nadzieję, uda nam się opowiedzieć. Jakie najczęstsze błędy popełniają osoby współuzależnione, które sprawiają, że ich towarzysze niedoli, ci uzależnieni cierpią dłużej, a nie krócej. No i jestem otwarty na wszystkie problemy, które mieszkańcy się radzą obecni na tym spotkaniu zechcą poruszyć. Mam nadzieję, że będą pytania trudne, zaczepne i że tam się w duchu wzajemnej przyjaźni pokłócimy. Wielkie słowa, panie Sławku. Dzisiaj, przepraszam, panie Rafale, usłyszałem z pana ust. Wielki tydzień, za chwileczkę święta. Wielkanoc. No lubi pan te święta? Bardzo. Bardzo to też okazja, coraz rzadziej niestety, takich dorodzinnych spotkań okazji mamy, ale cieszę się już w tej chwili, że za nie cały tydzień te święta się rozpoczynają. Na zakończenie zapytam, czy pan jest po raz pierwszy w Sieradzu? Także przyjechałem specjalnie do Sieradza po raz pierwszy, natomiast przejeżdżałem. A jak to pan postrzega w tej chwili? I to jest duże, piękne miasto, które ma w swoim pobliżu przepiękne jezioro, którego nie podejrzewałem. Zbiornik jeziorski. To jest zbiornik. Tak, bardzo zbiornik. Ładne jest, naprawdę, bo nie wiedziałem. 15 kilometrów. Mało wiem o Sieradzu, ale obiecuję, że będę wiedział więcej już dziś wieczorem. No i przepiękne. To ja obiecuję, że przy okazji kolejnego spotkania zapytam, co ciekawego miał pan przyjemność się radzę zobaczyć i z czym się poznać. No na Dwarte na pewno pójdę. Polecam. Piękne tereny spacerowe, także polecam, można fajnie odpocząć. Szanowni Państwo, z panem Rafałem moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać. Może jeszcze tematy. Będzie okazja. Dziękuję bardzo, panie prezesie za zaproszenie. Zapraszam do udziału w kolejnych programach. Jak będzie pan przyjazdem w Sieradzu, to zapraszamy tematów do rozmów. Nie tylko dotyczących uzależnień, jest bardzo, bardzo na pewno. Dużo. Wspaniałych świąt Państwu życzę, zmartwychwstania, żeby tam się dokonało w Waszych rodzinach, w Waszych sercach, Panu Prezesowi, żeby telewizja rosła w siłę i wszystko było tak, jak ma być. Bardzo dziękujemy. Moim Państwa gościem w programie Nasze Sprawy był Pan Rafał Porzeziński. Pozdrawiam Sieradz, bo jest fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę.